Siemaneczko widzowie, dzisiaj gramy w wielkiego chowanego w opuszczonym pałacu. A więc, zasady są proste. Jest jeden szukający, reszta graczy się chowa. Mamy 15 minut na schowanie się, szukający ma 20 minut na znalezienie nas, a ostatni, który zostanie znaleziony, wygrywa hajs. No chyba, że szukający znajdzie wszystkich. A skoro opuszczone budynki, będąc nieletnim i tym bardziej niedoświadczonym, muszę mieć ze sobą specjalistów. Także pilnują nas dzisiaj ekipa No Entry Urbex. Są z nami, pilnują nas, jesteśmy tutaj bezpieczni. Zasłonili taśmą nam wszystkie miejsca, do których nie możemy wchodzić. Jest tam zawalone podłogi, dachy, tak aby było wszędzie bezpiecznie. Dokładnie. I taka jeszcze ważna rzecz, bo musimy wam o tym powiedzieć przy tym odcinku, że Urbex jest co do zasady zabawą nie do końca bezpieczną, więc nie róbcie tego sami na własną rękę. My tutaj pilnujemy, mamy wszystko pod swoją pieczą i przede wszystkim pałac, w którym dzisiaj jesteśmy, jest, Pawle, zabezpieczony, prawda? No, oczywiście, że tak, bo to kwestia bezpieczeństwa jest tak naprawdę najważniejszą kwestią w świecie Urbexu. I pamiętajcie, że to jest jednak zawsze zadanie dla doświadczonych i przede wszystkim dla osób pełnoletnich. A jeśli ktoś niepełnoletni, tak jak w dzisiejszym przypadku, postanowi odwiedzić takie miejsce, to zawsze taka osoba musi być pod opieką kogoś dorosłego. Pałac na co dzień jest zamknięty, jest w bardzo dobrym stanie, dlatego wybraliśmy go do nagrania tego odcinka. Tak jak Mela wspomniała, niektóre miejsca zostały zaklejone pomarańczową taśmą, tam nie ma wstępu, ponieważ są to pomieszczenia, w których no ewentualnie mogłoby się coś wydarzyć. Cała reszta pałacu jest dostępna dla nich, my jesteśmy cały czas obok, więc co, zaczynacie? Jasne. Lecimy. Idziemy losować szukającego. Padłem sobie. Marika! Gotowi? Czas, start. Ustawiamy na 15 minut. Lecimy! Ekipa się rozbiega. Odliczamy 15 minut i zaczynamy zabawę. My idziemy obczajać piwnicy z dziewczynami. Czekajcie. Ej, o, nagrywaj Bela ten, piwnicę. Nie, to nie jest, to nie jest. Chodźcie tutaj obczajemy najpierw. W ogóle w tej piwnicy straszy, bo tutaj byli oni robili... No nie, widziałam. No, w tej piwnicy straszy, to są duchy. Ja nie chcę śpiewać, dobra. To są duchy w tej piwnicy. To jest, nie ma ciekawego w sumie. Nie, trzeba zbić. Ale w tej piwnicy ale są... Ale tam jest taka słaba. Poza tym, kochani, o, mamy zasady. Można, tak, można. Kochani, mamy zasady, że nie możemy się chować. O, ej, tu jest zarąbiście. Ej, co to jest? Ja nie wiem, dziewczyny. Co jest to jest? Co to jest? Szata. Co to robisz? Szata, ja uciekam! Aaaa! Gdzieś mi rozdziała, nie idzie się! Ty chcesz sobie chodzi się! Szaję cię, muszę żyć, nie cię, oj, czy nie można wejść? Jak coś jest oznaczone taśmą, czy nie można wejść po prostu? No wiecie, trzeba szanować swoje niebezpieczeństwo. Ale patrzę, patrzę, no nic, obczajam sobie, o, wiecie, bym się schowała tu, tylko za proste, to od razu by tu zajrzał, nie? I mamy ogólnie taki plan, żeby się schować, o, znaczy, o kurde, ej, tu jest jakaś dziura. Nie, to jest chyba za bardzo... Pokaż. Patrz, możemy zrobić tak, że to się tak zakryje, a ty pojeżdżasz tym hotelikiem, i ja cię zakryję tu. Dobra, to rozejrzymy się jeszcze. Powiem tak, że ogólnie teraz nie wiem, co się dzieje. W ogóle jestem sama, ale tu jest Lila, Tutaj, dobra, jest pomieszczenie... To jest jasne, myślałam, że będzie ciemniej. No, to myślałam, że będzie ciemniej. Tam jest jeszcze strych. Ja się boję tam sama iść. Ej, dziewczyny! Ej, bo tam jest jeszcze strych. Ale ja się boję sama, więc po was przyszłam. Tam? No tam, są jakieś schody na górę. Tylko nie wiem, czy nie będzie zamknięty. Bo mamy w kilku miejscach taśmy, w takich niebezpiecznych, żeby po prostu nam się nie stało. Zobaczymy, co będzie, nie? Dobra, tu jest na razie jasno. No, tu jest jasno. Więc git. Ej, nie idźcie ze mną do góry, zostańcie tu chwilę jeszcze.
Myślę, że Marika by tu nie weszła. Chociaż nie, bo będę brudna jak się ten... Męczące jest to się chyba, nie? Nie, tu jest taśma. Nie zauważyłam. Co? Mila, to są jakieś taśmy, ale nie... Nasze są pomarańczowe. No wiem, ale tu ktoś inny mógł zawiesić. Nie, tam nie idę. Idę nie wiem, bo już z tym chyba nie wiem. I sam dalej znać, co się tam z kim numerkiem. Ale ja wiem, gdzie mam się schować. Ja byłam na końcu piwnicy. A nie idę się tam chować, tylko tutaj zaraz się ale tam będę do pierwszy ten leciona. Tam jest ten. A Marika na bokach? Justyna? Skupiłam Justynę. Tu ktoś schodzi, uwaga, kto to będzie? Ja myślę, że już czas na chowanie się. No, też tak sądzę, ale nie mam... Ja nie mam miejsce. No właśnie, ja też. Nie idź tam! Tam jest na dole ta szafa. Co jest? No ta szafa, patrz. O kurde. To jest do tego. O nie. Patrz, patrz. Nie, to nie to. To nie to. Jesteś napisane. Poziom pierwszy, 6. Ja się boję trochę. Dobra, wiesz co, ja idę, proszę. Ja mam kryjówkę. Słuchajcie, kochani, biegniemy na górę gdzieś. Opisajmy kryjówkę, mam 15 minut, więc na pewno coś znajdziemy. Ej, na górę taka szafa powieszona. No, w piwnicy. O, a tu co? Mamy jakiś kibel. Kochani, mamy kibel. W ogóle jest zakaz chowania się razem, więc trzeba chować się osobno. Ale... Boże. Trzeba chować się osobno, ale to jest strasznie creepy. Ale fajnie, że ty się mija ciągle kogoś. Hej, kawerka. No właśnie nie ma tu nic. Najlepsze kryjówki są pozamykane dosłownie. Wiem. Haniszu... Ej, chyba mam już kryjówkę. Czyli potrzebna mi jest otwarta w ogóle. Boże, tu nie chcę być sama. Tu jest otwarte. No i tu jest mega ładnie. Patrzcie tą salę. Tu jest tak ślicznie. Tu są drzwi zamknięte. To jest strasznie, no nie powiem, że nie jest strasznie. Czym się świeci? Halo? Co jest, tam się świeci? Ja stąd idę. Ale to było przerażające. Schowałabym się tam, bo jednak dobra kryjówka, ale nie ma szans. Ja się zbyt bardzo cykam, żeby się tam schować, jestem po prostu cykor. I się tam nie schowam, nie ma opcji. Nie ma opcji, kochani, że ja się tam schowam. Nie ma takiej opcji. Na tyłu się coś świeci. Co? Na tyłu się coś świeci. Chodź za mną, ja się widzę sama. Jezu, ja nie mogę zmarnować czasu, nie mam nawet kryjówki, szukając tam też. Ja też nie mam. Chodzę po tym pieprzonym pałacu i nie ma tu żadnej kryjówki. Ci pokażę, co ja tu spierdzieliłam, chodź na strych. Aha, bo na strych możemy. No, ale nie możemy tam jeszcze wyżej iść tam. Nie, na wieżę. No na wieżę nie możemy iść. Patrz. Weszłam na strych i normalnie myślałam, że się posram. Tam ktoś idzie z drugiej strony. A tam się coś świeci, patrzcie. Gdzie? Tam. Ej, chodźmy tam sprawdzić. To jest chyba od dziura dachu. I słońce po prostu odbija. Ej, no faktycznie. Dobra, ej, muszę znaleźć kryjówkę. Lecimy tu. Kurde, boję się. Myślę, że znajdziemy, ale chcę czegoś nie być, bo opęczyłem, że mnie znajdzie tu, bo tu dosyć kryjówka jest. Jestem dosyć blisko Mariki, ale no nie wiem jak to wyjdzie, więc jestem całą odpajęczynę już. Dobra, nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy, najwyżej przegram. Ale naprawdę jest strasznie, bo jeszcze, że coś mi tu wyjdzie zaraz. Dobra. Co ja wam tu mogę powiedzieć? Ja nie ustawiłam sobie stopera i nie wiem, kiedy zacznie. Dobra, zobaczymy. Co ja szukuję, żeby się... Dobra, i będę tutaj siedziała. Nie wiem, czy ona tu zajrzy. Zobaczymy, no. Trzeba sprawdzić. Patrzcie na to. Ogólnie mam tylko 15...
Ja muszę patrzeć pod nogi. Ogólnie mam tylko 15 minut. Boże, ja się straszyłam własnego cienia. Oh my god. Ej no, ale nie, bo ja się nie zmieszczę tu. Ej, to jest taki materac straszny. Tym? Właśnie. Dobra, idziemy na strych. Zobaczymy, co będzie, nie? Dobra, tu jest na razie jasno. Zobaczcie, jakie piękne widoczki. Dobra, nie wychylamy się. Boże, wystraszyłam się. Co tutaj jest? Tu jest wejście do piwnicy, chyba tak mi się wydaje, więc idę zobaczyć. Co? No, idę do piwnicy. Ej, Agit, mam? No, ale chodź dać czatę. Ja cię prowadzę do tej piwnicy, wiesz, tu mamy obiekt. Dobrze, dziękuję. Ja już mam pewien pomysł. Chyba. Ja się otarkam na chwilę. Nie, bo nie będzie mnie widać. Kurde. Tam jest scenariusz. Dobra, ja tu nie idę chyba. Wiesz, nie, bo tam ktoś chodzi po schodach, rozumiesz, jak mam. Ja chyba mam pewien pomysł, jeżeli nikt mnie jeszcze tego nie zajął. Ja mam też pewien. Tylko, że nie wiem, gdzie to jest już w sumie, bo w sumie to już zgubiłam to miejsce. Ale ja nie wiem, czy zdążę, bo jakby ja miałam taką fajną, w sensie moim zdaniem. No 7 minut minęło bodajże, bo ja nie zdążyłam ani razu nagrywania. Ja też nie wyłączyłam. To 7 minut. I tam jest jedno piętro? Nie ma takiej opcji. Ej. Ja z tego świeci. O kurde, tutaj mamy, niestety nie możemy iść, się może niestety. Boże, Laura. Tu też nie możemy. I szukam tej kryjówki, co znalazłam, ale nie mogę jej znaleźć. A mnie zanimana była git. Nie było aż tak ciemno. Ej, to może to jest tu. Tam chyba można iść, bo nie ma czerwonej kaczki. Patrz. Idziesz tam? Kurtyna! Dobra. Ja się chowam tutaj. Vera! Dobra, się tutaj chowam. Usiądę se i będę tutaj jakbyś mówił. Może tutaj się jeszcze bardziej przesunę. Patrzcie tu! Zamarznięty pająk. Są zamrożone pająki. Justyna! A nie, to Laura! Boże, Lila! Chyba nie. I zobaczcie to. Patrzcie tutaj. Butelki. Butelki. Tutaj chyba były lampy. Ale ile pajęczyn. Satysfakcjonują mnie to. Szkoda, że tu nie można wejść. No kurza piano, gdzie ja mam iść? Właśnie miałam Werę i Melę. Przyszły tu. I zobaczcie, co zauważyły. Wiecie? Patrzcie, tu mamy zaklejone, więc nie wyjdziemy, ale tam się świeci światło. I one nie wiedziały, co to jest. To jest dziura w dachu tutaj po prostu. Dlatego tam mamy zaklejone. Jest tutaj dziura w dachu i po prostu przebija słońce. Ja zostaję właśnie tutaj. Tutaj zostanę. Tylko patrzcie, ile tu jest pajęczyn. A ja może wyłączę. O, widać. Chyba. Tu wiszą wszędzie pajęczyn. Nade mną, pode mną. No i zostajemy tutaj. Po prostu położę się, może usiądę, zobaczę, jak będzie mi wygodnie. Nie wiem, ile czasu zostało w ogóle. Tam by można było wejść, ale tutaj nie można, nie? Bo to jest już wyżej. Tam są puszki jakieś. Ta szata mnie przeraża! Które, które? Nie, no chyba żarty, ją tam wejść? Ale pająk! Nie wiem, ale...
jakieś minutę szukam, chyba 14 minut go nagrywam, a 15 było na schowanie się. Boję się, wszystko moje nogi, a mnie łeb. Moje włosy, ja dopiero myła. Jest to trochę przerażające. Ej, zobaczcie, jak to jest strasznie. Boże, nie, ja uciekam. Tu jest pełno tyle tych wszystkich. Ej, nie, dobra, tu nie można, bo jest taśma. Ej, tu czuję się naprawdę wysoka w tym pomieszczeniu. No zobaczcie, jakie to jest niskie. Ja prawie dotykam sufitu. Ej, czuję się naprawdę jakbym... Jakby to były duchy. Nie no, żartuję, szczerze, tu się nie boję. Nie, dobra. Nie wiem. Dobra, złączymy się, kiedy Marika będzie szukać. Ogólnie to tutaj przyszła Mela i ona chciała się tutaj schować, już druga osoba, która chciała się tu schować, więc pewnie Marika też tutaj przyjdzie i mnie znajdzie, ale przyszła tutaj Mela i ja ją wystraszyłam, więc ten, w ogóle tu lata jakieś żywopłot, znaczy lata tutaj coś i ja na początku tu słyszałam taki dźwięk, że się bardzo wystraszyłam, nie wiedziałam co to. I w ogóle dostałam informację, że zostały 3,5 minuty, teraz pewnie już 2, dlatego powoli będziemy cichutko. Ten hotel mnie przeraża, naprawdę. Dobra, to będzie 10 dzień. Dobra, Laura zajęła moją kryjówkę ogólnie. Pozdro. Nie no, dobra, była pierwsza, bo ja się trochę zgubiłam. Czasem ja jeszcze bym tam po pałacu. Bo muszę być idealną, po prostu kryjówkę idealną. O Boże. Jezu. Jezu! Jezu! Lila! Tu są czyjeś ubrania. Jezu, to jest obrzydliwie strasznie. Jezus Maria, fu. I wchodzę za to, fu. Czy ktoś z was chodzi na urbexy? Ale pamiętajcie, żeby chodzić na urbexy, wiecie, tak, w takie miejsce, gdzie jest bezpiecznie, nie? Bo trzeba uważać na takie miejsca, wiecie, żeby się nie zawaliły. My też mamy tutaj zaznaczone. No. Boję się, że to się rozwali, bo jestem na takiej desce jakby, która jakby trzyma, tylko ta ściana to trzyma, wiecie o co chodzi, nie? A mam nadzieję, że to się nie rozwali. Kurde, jak się rozwali, to będzie lipa. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał AmciXon, bo ma odcinki co piątek, więc warto wpadać, a odcinki są niesamowite. 15 minut minęło, no to co? Czas szukać. Zaczynamy. No, pałac dosyć spory. 3 kondygnacje, no i duże piwnice. Zobacz w górę. Zakamarków jest tutaj sporo, więc chyba musisz wszędzie zajrzeć. Zosia, a ty też szukasz? No, musisz pomóc trochę chyba, nie? Chyba pomocą jeszcze jest piwnica, do której zostawię smaczka i zostawię na koniec. Tak zrobimy. Ja muszę siusiu. A w domu to się na strych wyjść boję. A wyszłam na jakiś strych, którego nie znam.
Jesteśmy na strychu teraz. No tutaj niestety gorąco. Może tutaj. O, witam. Mamy pierwszą osobę. Pierwsza jestem. No nie, przez chwilę gadałam do kamery, że nie chcę być pierwsza. No niestety. Ja gadałam do telefonu, że trzecia osoba. Znowu słuchać jakieś chodzenie. Ludzie, pomoc. Idzie tu. Lila jest złapana. O, witam Mela. No nie, myślałam, że mnie zauważysz. Tam Cikson. Jezu, nie. No nie, ale mam taką dobrą kryjówkę. Ale specjalnie tak okrążałam wokół sypa i nie myliłeś, bo nie wiem, czy to Marika tam idzie, czy to ty. Ja tam stoję cały czas i gdyby nie to, jakbym się przesunęła, to by mnie nie zauważyła i bym miała wygraną. Dobra, czas mi kradniesz. Lecimy. Co mam być w ogóle? Słyszałam jakiś trzask i no chyba kogoś znalazłam, może nie za bardzo, bo pisałam też z Laurą dopiero, bo nie nagrywałam, bo nic nie robię, tylko stamtąd po prostu. I chyba ktoś wychodzi na górę, o nie, ktoś idzie, to skażam na targ, ale będę wam nagrywać chociaż tak. Ktoś idzie. O, dobra. Dobra, niestety zostałam znaleziona. Dobra, jak już wam mówiłam, niestety zostałam znaleziona przez Marikę jako trzecia. Ale chyba nie jest aż tak źle, więc... No. No, tak. Przełamuję swoje lęki na tych odcinkach. A wy co? A wy jeszcze suba nie zostawiliście? Już. Klikamy ten czerwony przycisk, żeby zamienił się. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to łapki w górę. Nie wiem, kiedy wyjdzie ten odcinek. Marika zeszła, ale znowu wchodzi i nie wiem, czy wchodzi teraz wyżej, czy na dół. Ale nie wyszła tu na razie, więc myślę, że jeszcze nikogo nie znalazła. O kurde, oni tu idą chyba. Chyba po raz ponownie. Znaczy ponownie. Tu jeszcze chyba, nie? Tu masz kolejne toalety. Dawaj. Witam. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Czwarta. Czwarta. O, nie najgorzej. Ile osób jeszcze zostało? To mamy połowę chyba, nie? Dobra, kochani, zostałam znaleziona. Czwarta. Nie wiem kiedy, ale tam jest taki wielki pająk. O chyba. Tu jeszcze jest git, bo tu nie ma takich dużych pająków, są tylko te malutkie. Ja w ogóle. Tu jest jakiś kokon. Dobra. Nie wiem kiedy, ale buja. Nie wiem, dobra, oprę się. Albo nie, jednak nie będę się opierać. Ogólnie muszę być... Muszę... to wygrać. Moim celem na dzisiaj
jest nieznalezienie, żeby nikt mnie nie znalazł pierwszy. To jest moje wyzwanie dzisiaj. O, ten pająk mnie przeraża. I mam takie drgawki, ja siedzę w tej piwnicy i tutaj na wiedzę. Nie wiem. Jest opuszczony po prostu pałac. Nie wiem, chyba mi widać, ale nie wiem. Posiedzimy tutaj. Nikt nie chce tutaj przychodzić, więc nie wiem. Marika najprawdopodobniej przyjdzie tutaj. Dobra. Ktoś idzie. A ja nie wiem, ile czasu zostało. Pająk. Pająk. Ja się boję pająków. Jezus Maria. Nie przeżyję tego. Coś mi zaskoczy na te włosy. Jesus Christ. Oni szukają mnie. Jest cicho, naprawdę. Dupa. I ściągnęłabym najwięcej buty. Mam takie wielkie, że muszą odsunąć mnie do boli. Poświęcam się dla was, kochani. Dla mojej wygranej też. On znikł. Siedzi, ale ten paru mi się ruszył. Lidę mamy, Anfisę mamy, Matyldę mamy, Laurę mamy, Justyna jeszcze, to na 100% nie. Ktoś jeszcze? Dawaj do piwnic od razu. Mi się wydaje, że tam cała reszta się schowała. Trochę strasznie. A jednak jest straszna ludzi. Dawaj, pomożesz mi i znajdziemy szybko. O! No, tutaj coś uszykowane, ale nie przez nas. Tu wszystkie zakamarki musisz przejrzeć. Właśnie, bo pamiętaj, wszystkie... Ja odrywałam na chwilę, myślałam, że ona poszła w tamtą stronę. Wszystkie zakamarki trzeba sprawdzić. No, tutaj piwnice zawsze są takie zakręcone. No, no to jest takie, wiesz... O, witam, Justynka. Ja będę się schowała, bo co najmniej. No. To wszyscy? Ktoś nam jeszcze został? Vera, Justyna, Anfisa, Matylda,
Lila. A ile osób było? Ej, bo ja nie jestem pewna, czy wszystkich znalazłam. 7 osób jedynie znalazłam. 7. Justynę znalazłam i Iwerę znalazłam. 4, jeszcze Laura, Anna i Linda. Laura, mama, tam też mam. Alma? Alma! No. Za każdym ruchem słychać to okno, więc nie mogę się ruszać, a mnie plecy bolą. Co tam Melita, nie słychać jej w ogóle? Może iść do toalety? Akurat jestem w toalecie, tylko... jest zepsuta. Dobra, to dawaj na dół. Jeszcze raz piwnicę. Niecałe 3 minuty zostały. Jest szansa, ale... No wszyscy szukają, to ja szukaliśmy Almy i nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Tu za co ja siedziałam? Czy która tu jest? A ty która tutaj ze mną? Nie wiem. Znowu wygrywa kasę. Ale... Ale... Chyba się okaże, że ona się tak naprawdę zgubiła. Minuta 20. Tu nie przejdziemy, dawaj tu w lewo. Niestety. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. I aktualnie na moim kanale pojawiła się opcja Wesprzyj. Tam pojawiają się fajne bonusy, m.in. zdjęcie z moim autografem. Więc jeżeli lubicie mnie oglądać i chcecie, abym rozwijała się dalej, jeżeli jesteście chętni, wspierajcie mój kanał. Tak.